Siemaneczko, witam po dłuższej przerwie. Pokażę, bo fajne jest, łatwe kopiowanie. Aut, no, liczna kasę, no to mówię, trzeba w końcu coś nagrać. No potrzebujemy tak, jednego znajomego. Znajomy musi mieć bunkier, obojętnie w którym miejscu. Znajomy wchodzi do swojego bunkra. My potrzebujemy mieć też bunkier, arenę i w arenie auto, które będziemy kopiować, czyli easy i obojętnie jaki pojazd na stratę. I teraz tak, my wjeżdżamy swoim obojętnie jakim pojazdem do bunkra i tu go po prostu zostawiamy. Najlepiej jak zarejestrowani jesteśmy w klubie motocyklowym, bo będziemy wzywać później jeszcze motor. Znajomy, tak jak widać, jest u siebie w bunkrze, staje przy wyjściu i tylko czeka na tym, żeby ten bunkier opuścić. To jest cała jego robota. Teraz my udajemy się do swojej areny, możemy się teleportować przez inny tryb celowania, czy tam wezwać sobie z kosatki tego sparoła, dolecieć. Czy tak jak tutaj, no dołączam do Anawaka, on jest na wszystkich platformach, tu możecie go wykorzystywać. Teraz jak już jesteśmy przed swoją areną, tak jak mówiłem, najlepiej już zarejestrowani w klubie motocyklowym, i zwyczajnie przez menu interakcji będziemy wzywać motor. Tu widać, mój samochód jest w dokach, czyli w bunkrze. Wzywam obojętnie jaki motor i na minimapie, na mapie nawet widać cały czas jest mój samochód tutaj. Dzięki temu, że znajomy siedzi tam w tym bunkrze. Do areny wchodzimy już do pojazdu, który kopiujemy. To ja mówię, no najlepiej kopiuje się to i sprzedaje easy. Z areny wojny, chyba ten klasik. Wsiadamy zwyczajnie, strzałka w prawo. Nie musimy tu zmieniać w aucie nic. Tylko wycofujemy się i dajemy opuść arenę. Opuść arenę. Jak jesteśmy na zewnątrz, wzywamy swoje mobilne centrum operacyjne, bo jest potrzebne, żeby tą kopię w nim zapisać. Czyli wzywamy mobilne, dostarczy nam mechanik to nasze mobilne, to dzwonimy po jakieś auto, które pójdzie na straty, czekamy z 8 do 10 sekund i mówimy znajomemu, żeby wyszedł z bunkra. Jak znajomy wyjdzie z bunkra, nam się zmienią tablice, dostaniemy te tablice z tego auta, które wzywaliśmy, i do mobilki zwyczajnie wjeżdżamy zapisać kopię. Nie wiem, kto tam jeszcze się bawi w te kopiowanie. Podejrzewam, wszyscy już biegają z miliardami na koncie, no ale nie wiem, zawsze jest to jakieś zajęcie. O, znajomy wyszedł, dostałem inne blachy. Cała robota znajomego, tylko tyle, że musi siedzieć w bunkrze i wyjść. No a my te wjeżdżamy do mobilki zapisać kopię, żeby zrobić kolejną. To samo, wracamy do bunkra, wjeżdżamy obojętnie jakim autem, udajemy się na arenę i robimy to, co było tu widać. Że jest łatwe kopiowanie, komu tam potrzebne, może sobie kopiować. Pozdrawiam, elo.